wewnątrz. Już jesteśmy na etapie szukania telebinów, w cenie się orientujemy. Tu między lipą a wiszącą wierzbą będzie 3-metrowy telebin, więc bo to oni 15 metrów to będą długo trzymać to dzieci, żebyście wiedzieli na programie, co to jest koronawirus. Wszystko, co jest związane z igrzyskami, nie choruje. Telewizja nie choruje, elektrownie nie chorują, Tauron nie choruje, tam nie ma. Dlatego, że no, musi być prąd, musi być zabawa. Natomiast chorują górnicy. Masowo teraz górnicy chorują. No bo dlaczego? No bo trzeba rąbnąć górnictwo, rozumiecie? DPS-y chorują, bo ZUS nie nadąża z pieniędzmi, więc... A przedczorem do Gdańska przypłynął okręt z Kolumbii 185 tysięcy ton węgla. A górnikom dają środę wolną. Już tylko 4 dni pracują. Oczywiście, że notabene Bóg ich karze, bo za komuny świętka, 4 zmiany, rypali równo, nagadali, że nie da kopalni zatrzymać, a teraz wszystko zatrzymują się. Ten węgiel z Kolumbii. Wiecie, gdzie jest Kolumbia? Więc tak pamiętajcie, na koronawirus chorują ci, co są potrzebni do systemowego spacyfikowania narodu. Więc górnicy masowo chorują, no bo trzeba wyrżnąć kopalnię. DPS-y muszą chorować, no bo kto to będzie wypłacał? Telewizja nie choruje i Tauron, inne firmy, nie, tam się nie choruje, bo igrzyska muszą być. A my idziemy do Bożego Igrzyska.